Wystawa Seladon, ćwiczenia z obcości, jest zbudowana wokół prac, które zrealizowałam w głównej mierze w Chinach, będąc na dwóch rezydencjach artystycznych w Jingdezhe i w Lunxian. Ta wystawa obejmuje prace, część z nich, które nigdy wcześniej nie były eksponowane w Europie ani w Polsce, były za to w Pekinie i w Muzeum w Longquan oraz w Tianjin. Prace, które tam zrealizowałam, odróżniają się od prac, które realizuję na co dzień w Polsce. Dlatego na tej wystawie zderzyłam te dwa istnienia moje twórcze, to co realizuję w Polsce i to co realizowałam w Chinach. Prace realizowane w Chinach były oczywiście w innej skali. To pierwszy raz były też moje doświadczenia z porcelaną. Porcelana wymaga innej skali i innej obróbki, więc tutaj na tej wystawie konfrontuję te prace niewielkie w gabarytach do 40 cm z obiektami, które realizuję na co dzień. W Jingdezhe zrealizowałam cykl reliefów na temat nieodczytane znaki. To są też prace dedykowane właśnie temu byciu innym, byciu obcym, niemożności odczytania chińskiego pisma, dedykowane także kaligrafom chińskim, gdzie ja z ręki realizowałam drobne elementy porcelanowe ciągnione i potem układałam je na płytach porcelanowych i szkliwiłam, tak jak mistrz kaligrafii bierze w swoje ręce pędzel, zanurza w tuszu i świadomie pociąga gestem, tworząc znak chiński. Tak powstały reliefy dedykowane też temu pobytowi w Jingdezhe. Również na wystawie znajdują się reliefy Fizjonomia przestrzeni. To znowu zupełnie inne działanie w obszarze połączenia technologii warsztatu europejskiego, mojego domowego i tego chińskiego. Elementy wewnątrz tych dużych reliefów zostały przywiezione z Chin w skrzyniach i dopiero cała kompozycja została zrealizowana w pracowni we Wrocławiu. Większość tych reliefów ma tytuły związane z podróżą, z przemieszczaniem się, fragmentaryzacja struktury, pustynne miasto. To są właśnie, znowu jest to opowieść o tej podróży, o odległości, o obcości i zderzenie porcelanowych, strukturalnych reliefów kremowych, żółtych z szorstką materią gliny, którą używam na co dzień. Ćwiczenia z obcości. Druga część tytułu jest wyjęta z eseju Olgi Tokarczuk. Te ćwiczenia z obcości to dla mnie pobyt w Chinach. To nie tylko doświadczanie bycia zupełnie obcym, innym. To nie tylko doświadczenie niemożności zupełnej porozumiewania się werbalnego, ani znakami, ani gestami, bycia zupełnie nierozumianym, ale to także doświadczenie bycia obcym w technice i w technologii. Trafiłam do warsztatów ceramicznych, w których realizowano porcelany. Porcelanę palono bardzo wysoko i na innych zasadach technologicznych, a w Lunxian dodatkowo w kolebce szkliwa seladonowego, właśnie w kolebce seladonów miałam możliwość zrealizowania części tych prac. To oczywiście była decyzja artystyczna, czy chcę to wykorzystać, czy chcę użyć szkliwa, czy chcę użyć koloru, czegoś, czego dotychczas nie doświadczałam w mojej twórczości w Polsce. Dlatego ćwiczenia z obcości. Seladon ze znakiem zapytania, no właśnie dlatego. Dlaczego go użyłam? Czy byłam na to gotowa? Na ile moje prace realizowane w Polsce odnajdywały swój
odnajdowały swoje odbicie w pracach realizowanych w Chinach. Czy udało mi się zawrzeć elementy, które są dla mnie ważne, mówiąc o przestrzeni, mówiąc o pejzażu, mówiąc o samotności niekiedy, o cieniu, o zanikaniu. Te wszystkie rzeczy były tam doświadczane i realizowane właśnie w oparciu o technologię chińską.